Dzień dobry ludzie, Dawid Ozdoba z tej strony. Ozdóbka. Słuchajcie, będę poruszał chyba w filmach też takie trudne tematy. I dla mnie trudnym tematem są obecne związki. Związki i coraz częściej dostaję pytanie, dlaczego jestem sam. Dlaczego jestem sam? Wiecie dlaczego? Bo ja sobie kiedyś uzdurałem, że wolę być sam albo mieć idealną żonę, idealną dla mnie. Idealną dla mnie. Która będzie moim przyjacielem i bratnią duszą, której będę mógł zaufać w 100%. I teraz coś powiem przed ekranem, takie nie istnieją. Powiem wam, że coraz bardziej tracę nadzieję. Chyba naprawdę wolę być sam, niż być, bo być z kimś. I teraz nawet nie wiem, gdzie mam szukać, dlatego nie szukam, bo jak się spotkam z dziewczynami, z kobietami w swoim wieku, to słyszę o ich dzieciach, o ich byłych związkach, o byłym mężu, o depresji, o chorobach, o smutkach. Czyli tak zwane kobiety po przejściach, które mają dzieci z innym mężczyzną. A jeżeli też trafią na takie, które nie mają tych dzieci, ale wtedy jest coś podejrzanego, dlaczego tych dzieci nie mają. No i w rozmowach słyszę, jak to źle, jak to niefajne życie, jak to, jak tamto. Jak trafiam na tak zwane małolaty, to ostatnio taką poznałem jedną i na pierwszym spotkaniu dowiedziałem się do niej, że umie sama wypierdolić pół litra wódki, że lubi ostry seks, taki seks, że siniaki na dupie ma i najlepiej to wchodzi po dobrym towarze, taki seksik. Że przebieg ma już taki jak 40-latka z partnerami i wie dokładnie wszystko, gdzie, co i jak. Kurwa, to jest smutne, bo zawsze wierzyłem, że znajdę ten swój ideał. Piękną dziewczynę, cudowną, kreatywną, nie mającą jakieś cele życiowe, jakieś pragnienia, marzenia, która będzie pozytywna, popieprzona tak jak ja, pozytywnie. Będzie miała tą taką energię życiową, która będzie nas razem nakręcała. A trafiam na takie dziewczyny, że mi kurwa jest smutno, no. I nie żalę się, bo każdy sobie żyje. Jeżeli małolaty uważają, że fajnie jest na pierwsze ręce powiedzieć, że potrafią same wypierdolić pół litra wódki, albo że lubią taki seks, że dostają po mordzie i siniaki mają na tyłku i na twarzy, to już ich życie, okej. Ja mam tak, że może mam zrytą głowę, ale nie mam dzieci, nie mam zobowiązań, można powiedzieć, że mam czystą kartę. To, że miałem wiele kobiet, tego nie ukrywam. Miałem
piękne kobiety, cudowne kobiety. I postanowiłem być sam lub być ze swoim ideałem. Nie wiem, mam chodzić teraz do biblioteki. Ostatnio nawet poszedłem, bo ja chodzę do kościoła i dziękuję Bogu za to, że mam fajne życie. Czasami go o coś poproszę. Rozmawiam jak z przyjacielem i ostatnio pomyślałem, że może w kościele znajdę taką odpowiednią dla siebie dziewczynę. A tam trafiłem na takie dwie nawiedzone, które siedziały z różańcem. I po prostu wyglądały jak psychopatki takie. Nikogo nie chcę obrażać, ale po prostu jak to zobaczyłem, to mi się skojarzyło z jakimś takim filmem. Z horrorem, no. Nie wiem, może wy mi coś doradzicie, bo kompletnie już nie wiem. Albo trafiam na ładną dziewczynę, mówię, że jest piękna, że powinna coś robić w życiu. Ona do mnie, nie nadaje się. I chuj, mnie tak dołuje, że po prostu nie chce mi się nic w tym momencie. No, dzisiaj taki smutny film nagrałem, mam w ogóle jakiś taki dzień chyba dlatego, że pada. Nie mam jakoś tej, znaczy mam wewnątrz tą pozytywną energię, ale jakieś takie smutki mi wylazły i się żalę. No, pozdrawiam. Dawid Ozdoba.